Siemanko młodzieży, dzisiaj opowiem Wam o Januszach. O Januszach z zagranicy ogólnie, bo wydaje mi się, że ta metoda, ten taki trend na to wywodzi się z Ameryki, choć nie jestem pewny, ale na YouTubie amerykańskim jest tego dużo, już było, więc to nie jest nic świeżego, ale chcę Wam dzisiaj wytłumaczyć na temat sprawy, czyli oszczędzania paliwa. Wiadomo, wszyscy chcą oszczędzać paliwo. Mają silniki jakieś tam zbudowane, zaprojektowane przez inżynierów i próbują ulepszyć fabrykę. Okej, nie mówię, warto sprawdzić, wiadomo, no nie? Ale jest to metoda, która moim zdaniem tak naprawdę cofa konstrukcję o 20, 30, może 40 lat do tyłu, więc chcę dzisiaj udowodnić to, że jazda na oparach paliwa w silniku z wtryskiem bezpośrednim, czy to ogólnie z wtryskiem wielopunktowym lub nawet gaźnikiem, jest totalnie bez sensu. O co chodzi? Otóż chodzi o to, że często zarzucacie sobie, rodakom, że Janusze, że to, że Janusze motoryzacji. Ogólnie wychodzi na to, że w Ameryce też mamy Januszy motoryzacji, którzy nie wiedząc, jak silnik działa, czego potrzebuje do swojej optymalnej pracy, dzieją się takie rzeczy i dzieje się po prostu zamieszanie. Także o co chodzi? Ktoś, kto śledzi kanał, oczywiście wie, że to jest silnik BMW M54 po remoncie, wszystko na tip-top. I teraz taka sprawa. Co będziemy wykorzystywać do tego wszystkiego? Metoda internetowa amerykańska mówi o tym, że ciśnienie z silnika, czyli z pokrywy zaworów, po prostu tak zwany blow-by, czyli gazy przechodzące poprzez pierścienie, zbierają Wam się w silniku, więc żeby zapobiec zbyt dużemu ciśnieniu, są odprowadzane odmą, prawda? Więc tu mamy ciśnienie, tutaj już mamy podciśnienie, gdyż kolektor sobie tam pomalutku zsie, to ciśnienie jest regulowane zaworkiem odmy, prawda? Będziemy wykorzystywać do tego słoik po fasolce, po bretońsku, nawet dobra, benzynę oraz zestaw rurek. Kurwa, fajnie, zaremontuję! Powiedzmy wlot i wylot. Ta rurka do dołu będzie szła. Tutaj będzie podłączone ciśnienie z silnika, czyli będziemy mieli bąbelki. Tutaj będzie wracało do kolektora, czyli już będzie podciśnienie zasysało opary. Jest tutaj za dużo benzyny, zrobimy gdzieś z tego połówkę. To nie jest reklama firmy. Zrobimy z tego połówkę, tak żeby było po prostu więcej miejsca na opary, żeby nam tu za bardzo nie bąblowało. I ogólnie zobaczymy, jak to działa. Ja już wiem, jak to działa, bo już to testowałem. O tym się dowiemy, podłączając komputer do diagnostyki po prostu i będziemy wykorzystywać korekty krótkie. Jak słyszycie, silnik chodzi normalnie, nie zdycha, nic mu się nie dzieje. Zaraz sprawdzimy, jakie są korekty przed podłączeniem naszego bombulatorka. Czyli mamy tak, silnik rozgrzewający się, jeszcze nie jest gorący, poczekamy, obroty około 700 oraz korekty krótkie na poziomie plus 5. Czyli tak jak na filmach amerykańskich, mamy działający bumbulatorek oraz mamy podłączone nasze wtryski, więc zobaczmy, co się dzieje na korektach krótkich. Jak widzicie, idzie nam bardzo na minus, czyli ma bardzo bogato. To oznacza, że ma bardzo bogato. Zrobię Wam zooma. Mamy bardzo bogato, więc na takim ustawieniu nie da się jeździć, bo palimy za dużo benzyny, jest to całkowicie bez sensu. Ale co się stanie, jeżeli odłączymy pompę paliwa? Mamy tutaj już bezpieczniczek 20 amper od pompy. Silnik chodzi. O dziwo. Wtryski będą strykać, ale już powoli będzie zdychać paliwo. I patrzymy, co się dzieje na korektach krótkich. Czy one zmaleją, czy dalej nie bardzo. Silnik lekko przymula. Korekty powoli maleją, chociaż na jednym banku nie za bardzo.
Być może tam jest jeszcze paliwo od nawtryskiwacza. Tak, już tutaj też maleją. Po prostu wycieka paliwo jeszcze z listwy. Korekty maleją. Zobaczymy, co się będzie działo. Kumulatorek działa. Jeździmy teraz na samych oparach. Teraz idzie do góry. O, silnik już pomału przygasa. Mamy bardzo ubogo już na jednym banku. Drugi bank coś przymula. Być może tam jeszcze paliwo kapie. Być może jeszcze mamy jakieś ciśnienie. Ogólnie jeden bank już jest całkowicie na plus. Spróbujemy go przygazować. O, silnik zgasł. Odpalił. Nie chcę odpalić. Uwaga, chodzi. Po dodaniu ogólnie gazu silnik zgasł, więc odpaliłem go na wolnych. Obroty są... Silnik gaśnie. Silnik odpalił, ale chodzi na samych oparach, cholernie nim trzęsie. Korekty mamy, uwaga, żeby nie zgasł, żeby złapać moment. Bardzo dodatnie. 27 plus, czyli jedziemy w drugą stronę, mamy bardzo mało paliwa. Czyli jazda na takich korektach świadczy o tym, że silnik nie chodzi tak, jak powinien chodzić. Pewnie nawet by się nie dało wyjechać z tego garażu. Więc cała ta metoda z dodawaniem samych oparów do silnika jest lipna, jak już widzę. Silnik chodzi jak traktor, ale działa. Dużo ludzi stosuje tą metodę w kosiarkach do trawy, więc no może tam przy kosiarkach będzie ok, ale jeżeli mamy dobrze zaprojektowany silnik oraz wtryskiwacz, który jest zaprojektowany po to, żeby dawkować odpowiednią ilość paliwa na dane obroty, pojemność, etc., etc., jest to totalnie bez sensu. Jak widzicie, plus 27, czyli jeszcze troszkę i... O, zgasł. Czyli jeszcze troszkę i wywalałoby czeka, bo tam jest chyba akurat w tym sterowniku jest do 28. Paliwo nam się zrobiło mętne, dlatego że po prostu gazy wlatujące, po prostu wydech. Tu macie gazy wydechowe. Ogólnie po dodaniu gazu silnik gaśnie od razu. Po prostu nie dostaje takiej ilości paliwa, jaką powinien dostać na dawkę powietrza, więc wierzcie mi, że to jest nawet gorszy system niż zwykły gaźnikowy, bo w gaźniku jest wszystko przeliczone, dysze mają odpowiednią przepustowość, pompa daje odpowiednie, jeżeli wszystko oczywiście działa, pompa daje odpowiednie ciśnienie i tak to działa. Tutaj jest po prostu metoda naprawdę spartańska. Być może komuś tam może się przydać, uratuje gdzieś tam kiedyś życie, jak mu coś tam padnie. Być może wtryskiwacz, wtryskiwacze, być może pompa, być może coś się z tego da pozlepiać, ale na takie normalne samochody i grzebanie jest to totalnie bez sensu. Wracamy do normalnego ustawienia. Podłączymy nasz bezpiecznik od pompy. Odpalamy samochodzik i patrzymy na korekty. Chwilę będzie kręcił. Korekty wracają sobie do zera bez problemu. Tutaj będzie troszkę zawirowań, świrowania. On musi sobie ustawić swoje. Na tym banku mamy trochę więcej, za chwilę się powinno unormować. Silnik chodzi normalnie. Od tego właśnie są korekty, żeby Wam pokazać, co się dzieje w silniku. Na tym polega właśnie diagnostyka silnika.
Tam, gdzie się nie da znaleźć korek, zawsze można znaleźć drogę. Po dodaniu gazu silnik powinien chodzić normalnie, dlatego że dostaje odpowiednią ilość paliwa na odpowiednią ilość powietrza. Także jak widzicie, majstry, januszowanie przy układzie paliwowym bez jakiejkolwiek wiedzy, a nawet bardzo konkretnej wiedzy, może się skończyć po prostu może nie uszkodzeniem silnika, ale stratami niż zyskami. No bo jeżeli mamy silnik, który działa dobrze, chce uzyskać moc, tak naprawdę chyba nigdy nie widziałem filmiku takiego, który by pokazywał montaż takiego cuda oraz hamowni, więc może się to kończyć po prostu klęską, bezsensem, szkoda pieniędzy na słoik po ogórkach czy fasolce, paru wężykach. Inżynierowie spędzili lata, żeby kiedyś jeszcze, jak były, wiadomo, gaźniki, żeby zaprojektować gaźnik, który będzie jak najbardziej wydajny, żeby ten silnik chodził i w ogóle, żeby to miało ręce i nogi. A jak wiecie, mało kto potrafił dobrze wyregulować gaźnik bez odpowiednich przyrządów, więc dlatego zostały wprowadzone układy wtryskowe, elektroniczne, wszystkie te sensory. Także januszowanie przy dzisiejszych silnikach totalnie nie ma sensu, gdyż zaraz sensor wykrywa, że coś jest nie tak, próbuje to kompensować. Dlatego widzieliście właśnie korekty, które szły na plus. Ktoś by mógł powiedzieć, źle dobrałeś średnicę wężyków, mogłeś dodać większe średnice wężyków, wtedy by więcej paliwa trafiało. Ale to dalej jest bez sensu, gdyż ja chcę po prostu przyspieszyć. Ja nie mogę przyspieszyć, bo przepływ tych oparów jest zbyt mały. Więc pamiętajcie, że paliwo tak czy siak pali się w formie lotnej, więc paliwo wtryskiwane w cieczy, w postaci cieczy, musi się zamienić w substancję lotną, gaz. Dopiero wtedy jest spalane, więc na tej zasadzie to działa. I tyle. Dzięki, na razie i cześć. Łe tam. Szwagier zamontował, jeździ.